łączyć właśnie precyzję z temperamentem i myślę, że warto jest także w skali globalnej korzystać z tego typu powiązań i doświadczeń. Już nie mam w tej chwili tego typu ograniczeń, którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. Proszę Państwa, jak wyglądają na tym tle możliwości rewitalizacji stref nadwodnych w polskich miastach portowych? Pozwolimy sobie tutaj podzielić to na dwie główne kategorie. Po pierwsze mamy do czynienia z miastami wielkimi. Gdańsk, Gdynia i Szczecin. Właśnie to są trzech wielkich graczy w Polsce, właściwie więcej ich nie ma. A z drugiej strony mamy całą plejadę miast mniejszych, no znowu o różnej skali, bo tutaj Kołobrzeg z Suską trudno jest porównywać w sensie skali. Niemniej jednak są to zupełnie innej klasy obszary, wiążące się jakby jeszcze z jedną kwestią. Otóż tylko i wyłącznie w miastach wielkich, takich jak w Gdańsku, w Gdyni czy też w Szczecinie, zachodzą owe klasyczne procesy przesuwania się portów i są uwalniane w tym kontekście tereny o dużym potencjale dla rozwoju nowych funkcji, w szczególności dla funkcji mieszkaniowej oraz funkcji śródmiejskiej. A wynika to z tego, że tylko w tych miastach, też w tych regionach tak naprawdę, bo tutaj trudno już jest mówić o miastach, mówimy o regionie metropolitalnym, o regionie funkcjonalnym i o innych tego typu strukturach, mają szansę na rozwój porty trzeciej generacji, które z natury swojej potrzebują znacznie większego obszaru przechwytywania ładunków niż to miało miejsce wcześniej w przypadku portów pierwszej i drugiej generacji. A więc tylko w tych miastach wielkich, a tak naprawdę w dwóch ośrodkach, w metropolii Zatoki Gdańskiej czy metropolii Trójmiejskiej, jakkolwiek byśmy ją tutaj nazywali, a z drugiej strony w metropolii Szczecińskiej czy Zachodniopomorskiej, nie wiem jaka aktualnie panuje nazwa w tej dziedzinie, ale podejrzewam, że jakieś tego typu poszukiwania są tutaj czynione. Tak naprawdę w tych dwóch metropoliach tak naprawdę możemy jedynie mówić o tym klasycznym zjawisku przesuwania się portów i o owych szansach na rozwój portów trzeciej generacji. W przypadku Trójmiasta to są porty głębokowodne, które zarówno Gdańsk, jak i Gdynia, mają pewne szanse. W przypadku Szczecina to jest może nieco większa dyskusja, ale tutaj dyskusja na temat gazoportu jest szalenie istotna z punktu widzenia, powiedziałbym, politycznego. Również niejako pokazuje szanse rozwojowe i pewne kierunki, w którym prawdopodobnie przemiany tych portów będą podążane. Z drugiej strony natomiast mamy miasta średnie i małe, gdzie występują procesy zamierania i ograniczania funkcji portowych. Są to miasta, w których tak naprawdę funkcje portowe nie mają większej przyszłości. Niezależnie od tego, jak byśmy zaklinali tą rzeczywistość, z całym szacunkiem Łeba ani Uska nigdy nie będą wielkim, znaczącym portem, mimo że niegdyś tego typu pomysły były. Mało tego, jeszcze w niektórych opracowaniach do dnia dzisiejszego podtrzymywana jest teza o wielkich portach w tychże ośrodkach. Natomiast no, są to w dużej mierze elementy myślenia życzeniowego, których tak naprawdę niewiele ma szansę się sprawdzić. A więc należy myśleć o zupełnie innych strategiach w odniesieniu do tychże miast, niż w odniesieniu do miast wielkich, gdzie po prostu te procesy zachodzą w zupełnie innej skali. W odniesieniu do miast średnich i małych tak naprawdę występują procesy zamierania i znaczącego ograniczania funkcji portowych, bardzo często je wyłącznie do funkcji turystycznych, do funkcji rybackich, ale także do funkcji zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, czyli jakaś marynarka wojenna, jakieś ratownictwo morskie, inne tego typu historie. Ewentualnie jakaś bardzo niewielka żegluga w zakresie towarowym, ale tak naprawdę to już jest margines w porównaniu z tym, co niegdyś mogło mieć tutaj miejsce. Ale również, proszę Państwa, i tutaj mamy do czynienia z uwalnianiem terenów o dużym potencjale dla rozwoju różnorodnych funkcji. Natomiast te funkcje już niekoniecznie mogą mieć charakter śródmiejski czy też mieszkaniowy, ponieważ trudno jest oczekiwać po otoczącym Łeby, że nagle się tam rozwinie jakaś wielka struktura śródmiejska. Raczej szukamy tutaj funkcji rekreacyjnych, funkcji związanych z turystyką, ze spędzaniem wolnego czasu, także z, można powiedzieć, mieszkanicem, ale raczej właśnie w kontekście tejże funkcji turystycznej. Natomiast, proszę Państwa, miasta oczywiście wielkie są tutaj dla nas najbardziej interesujące. I tutaj na tych dwóch schematach pozwoliłem sobie postawić pewną tezę, być może nieco zbyt śmiałą. Może Pan Prezydent z niepokojem przyjmie te obrazki, które tutaj za chwileczkę pokażę. Ale wydaje mi się, że to pokazuje pewien kierunek rozwoju. Po pierwsze, rozwój portu trzeciej generacji w Gdańsku w postaci portu północnego oraz terminalu głębokowodnego, z którym tutaj mamy do czynienia, tak naprawdę dopiero pokazał pewien kierunek rozwojowy. I jak się wydaje, ten kierunek ma szansę być dalej kontynuowany w postaci rozwoju w głąb wód Zatoki Gdańskiej, kolejnych terminali, kolejnych piesów, nie wiem jaką to strukturę przestrzenną ma szansę przyjąć.
Natomiast jaka tego będzie konsekwencja? Ano taka, że właściwie cały tak naprawdę ten korytarz Wisły, aż do ujścia, aż do nowego portu, z czasem prawdopodobnie zostanie opuszczony przez funkcję portową. Proszę Państwa, teza być może śmiała, natomiast wydaje się, że już w tej chwili należy się zastanowić nad tym, w jaki sposób można i należy planować rozwój tych terenów. A pierwsze przykłady już są. Mamy do czynienia, powiem tutaj, z ulokowaniem nowego stadionu w obszarze Lutnicy, to jest może nie bezpośrednio na obszarze waterfrontu, ale w strefie oddziaływania tegoż portu. No i co się okazało? Tak? Pierwszy wyłom został uczyniony, został zrealizowany stadion, czy też jest realizowany stadion. Już w tej chwili koło tego stadionu mamy realizowaną strukturę, czy też mamy planowaną strukturę nowych targów gdańskich, a więc tak naprawdę ten proces bardzo szybko postępuje, znacznie szybciej niż nasze myślenie urbanistyczne na tym terenie nadąża. Tak? Moją tezą jest to, że właściwie cała tak naprawdę ta struktura z czasem ulegnie ewolucji. Pamiętajmy, że jeszcze 5 lat temu przemysł stoczniowy w Polsce był wielką potęgą. W tej chwili to już jest tak naprawdę bardzo mocno ograniczona działalność, która prawdopodobnie będzie dalej ulegała jakiejś specjalizacji, przenoszeniu i różnych innych tego typu działań. Podobnie zresztą jest w Gdyni, proszę Państwa. Tutaj również mamy do czynienia z sytuacją, w której w XXI wieku prawdopodobnie będzie postępował dalej proces przekształcania portu. I pamiętam z różnego rodzaju studiów i analiz, które prowadziliśmy jeszcze parę lat temu na katedrze, wynikało jednoznacznie, że proces rozwoju waterfrontu w Gdyni jest bardzo często odblokowany przez taki mały kawałeczek terenu przemysłowego, który nosi nazwę Stoczni Nauta. Nagle się okazało, że po przekształceniach w obrębie Stoczni Gdynia, Stocznia Nauta po prostu przeniosła się. Po prostu się przeniosła z całym swoim potencjałem produkcyjnym i nagle ten taki blok, który powodował uniemożliwienie sensownego zagospodarowania piecu dalmorowskiego i jego bezpośredniego otoczenia, nagle po prostu zniknął, z dnia na dzień nie ma. A więc ten cały proces praktycznie, rzecz biorąc, zachodzi na naszych oczach. Stąd tutaj również można postawić tezę, że Gdynia, która nie ma szansy na rozwój portu wewnętrznego, ponieważ trudno jest oczekiwać, że pod trasą Kwiatkowskiego będą pływały jakieś statki jakimś wykopanym kanałem przemysłowym, to już jest raczej niemożliwe. Natomiast można oczekiwać, że intensyfikacji będzie ulegał ten port wewnętrzny, łącznie z jego bezpośrednim zapleczem właśnie w odniesieniu do Doliny Redy i Chylonki, która dalej, że tak powiem, w kierunku północno-zachodnim się rozwija. Tam, gdzie jest szansa na rozwój funkcji logistycznych, jest to zresztą szalenie interesujące zagadnienie, zupełnie osobne. Ale z drugiej strony Gdynia ma szansę na, jeżeli chce oczywiście dalej być tym miastem portowym, nowoczesnym tego słowa rozumieniu, powinna zacząć myśleć ponownie, bo już takie pomysły były i w latach 70. Gdynia powinna zacząć myśleć ponownie o porcie głębokowodnym, o porcie zewnętrznym, o porcie trzeciej generacji z prawdziwego zdarzenia, bo tylko to tak naprawdę pozwoli na zachowanie funkcji portowej miasta. A w przeciwnym razie te funkcje będą, też mogą być po prostu sukcesywnie przejmowane przez nowoczesne terminale, do których dostęp będzie dużo łatwiejszy w porcie gdańskim. A więc należałoby tutaj zastanowić się nad polityką rozwojową miasta w tej dziedzinie, w kontekście właśnie możliwości rozwoju tego typu powiązań. A jakie są tego konsekwencje? No z jednej strony intensyfikacja być może tego portu drugiej, czy też częściowo trzeciej generacji w tym porcie wewnętrznym, ale prawdopodobnie należy się zastanowić nad kompleksową restrukturyzacją całego obszaru północnej części Śródmieścia Gdyni, w tej chwili ciągle jeszcze zdominowanej przez zardzewiałą infrastrukturę kolejową, tak zwanego Międzytorza, gdzie również te przekształcenia zachodzą błyskawicznie. Znowu z różnego rodzaju studiów prowadzonych przez wiele lat byliśmy ograniczani sytuacją taką, że nie można przełożyć tam czegoś, by jakaś linia kolejowa, jakiś tor, jakiś gdzieś i tak dalej. Po czym się nagle okazało, że jedna pierwsza realizacja nowej Niskiej ulicy Polskiej spowodowała, że praktycznie rzecz biorąc obsługa drugiej linii magazynu transportem kolejowym z dnia na dzień stała się, nagle się okazało, że to jest po prostu wszystko niepotrzebne. Tak? Czyli znowu z dnia na dzień nieomalże ten proces zachodzi na naszych oczach. Proszę Państwa, i jakie są wybrane koncepcje przykłady? Ponieważ rozumiem, czas pomału dobiega końca, więc nie będę tutaj Państwa zadręczał szczegółowymi tego typu przykładami, tym bardziej, że kolejni prelegenci, jak się domyślam, nawiążą do tego całego zagadnienia.
Pozwolę sobie tylko tutaj wymienić i króciutko pokazać takie, można powiedzieć, migawki z wybranych projektów i przedsięwzięć, które tutaj mogą się nam pojawiać w dalszej dyskusji. W odniesieniu do Gdańska to jest ten waterfront typu A, to jest przede wszystkim Wyspa Spiszów. Gorąca dyskusja od ostatnich 10 lat, a tak naprawdę od ostatnich 60 lat można powiedzieć, co z tą wyspą zrobić. Drugim tematem jest Młode Miasto, które również już od 10 lat jest wałkowane w różnych odcieniach i w różnych odsłonach. Natomiast pojawia się temat następny, to jest nowy port, to jest cały waterfront Wisły. Pytanie, na ile Gdańsk jest przygotowany do tego, aby o tego typu projekcie w ogóle zacząć myśleć, w szczególności w kontekście tego, że nie jest w stanie sobie poradzić choćby z samym Młodym Miastem. W Gdyni dość podobny mamy proces, może mamy tutaj troszeczkę inne uwarunkowania, niemniej jednak mamy do czynienia z Molem Rybackim, które, czyli z tak zwanym piesem dalmorowskim, który tak naprawdę jest pierwszym wielkim projektem waterfrontowym, który w Gdyni ma szansę się zrealizować. Większym tematem jest jeszcze Międzytorze i to zarówno w jego pierwszej części, które już w tej chwili jest jakoś tam przygotowywane planistycznie do procesów rozwojowych, ale postawię sobie